Cześć, z tej strony Jarosław Kopacz, jestem jednym z recepterów Skarpy oraz prowadzę tutaj zajęcia wspinaczkowe. Jest to miejsce tak naprawdę dla każdego, niezależnie od tego, czy jesteś amatorem, czy profesjonalnym wspinaczem, możesz tutaj znaleźć coś dla siebie. Cześć, tu Miłosz, jestem kierownikiem do spraw personalnych na tym obiekcie. Mamy dla Was ponad 3000 m2 panelu do wspinania, począwszy od strefy typowo rekreacyjnej, gdzie znajdziecie automaty, więc jeśli zaczynacie swoją przygodę ze wspinaniem i jeszcze nigdy się nie wspinaliście, jest to idealna strefa dla Was. Nie potrzebujecie asekuranta, wystarczy przyjść, podpiąć się i wspinać. Nazywam się Ania, jestem menadżerem obiektu. Znajduje się tutaj również strefa tak zwanego grupnego wspinania, czyli idealne miejsce dla najmłodszych. W tej strefie mieści się 14 torów do wspinaczki przy pomocy autoasekuracji, czyli bez dodatkowej osoby, a rodzice mogą być w pełni spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci. Na Skarpie organizujemy również urodziny dla dzieciaków. Są to urodziny, które są prowadzone przez naszego animatora. Do dyspozycji dzieci jest również operator zawsze na ścianie. Dodatkowo na takich urodzinach najmłodsi mają również poczęstunek, pizzę, więc każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dobromir Wujak, prezes Stowarzyszenia Skarpa Bytom. Pomysł na centrum wspinaczkowe powstał kilka lat temu. Jeżdżąc z zawodnikami po obiektach w Europie, zamarzył nam się taki obiekt w Polsce, obiektów infrastrukturalnych, spinaczkowych, dedykowanych spinaczce sportowej nie ma w Polsce na takim poziomie, jak są w Europie. Wobec powyższego zrodził się pomysł, żeby coś takiego powstało u nas. I mamy tutaj dzięki temu obiekt, który my możemy poszczycić się na skalę europejską.